Ponad 1800 gminnych spółdzielni Samopomoc Chłopska obsługuje mieszkańców wsi. GS-owskie są sklepy, piekarnie, masarnie. GS-owskich spółdzielców jest ponad 3 600 000. Dużo i dużo powinno od nich zależeć. Twierdzą, że nie zależy. I zwołali sejmik Samopomocy Chłopskiej. Myślę, że tak długo nie będziemy spółdzielnią i nie będziemy mieć tych pozytywnych efektów, jakie oczekują członkowie i państwo od nas jako spółdzielców, dopóki udziały będą symboliczne rzędu 1000 zł, bo to jest udział śmieszny. Jaka to jest więź ekonomiczna, proszę państwa, żadna. I jakie korzyści może oczekiwać członek z takim udziałem? Są rolnicy, którzy deklarują i chętnie by wnieśli udziały po 100 i więcej tysięcy złotych. I myślę, że to uspółdzielczanie spółdzielczości musi iść w tym kierunku.